cześć. Nocowaliśmy na terenach BLM, czyli darmowych takich miejscach wyznaczonych przez rząd, gdzie można legalnie nocować. A że przyjechaliśmy tu po zachodzie słońca, to rozbicie namiotu było niemałym wyzwaniem, bo ziemia jest okropnie twarda i udało mi się wbić tylko jednego śledzia. A jak przyjechaliśmy, to tak wiało, a było już ciemno i musieliśmy gdzieś spać, więc trzeba było rozbić ten namiot. Więc wpadliśmy na to, żeby przywiązać miejsca, gdzie są śledzie, do kamieni. Ale dla tych widoków warto było się poświęcić. Zobacz. Fajna sprawa, taki akumulatorowy. I prysznic byś podał, znaczy ten. Akumulatorowy prysznic. Proszę jeszcze. Korzystając z okazji, że mamy chwilę, pokażę jak mamy urządzony samochód. Zaczniemy od kierowcy. No tu leży trochę elektroniki, kabelków ładowania. Tak. Najważniejsze to ładowarka na 3 gniazdka. Tu nic ciekawego nie ma. Buty, trochę bajzlu. Tu jakiś też drugi telefon. Małe statywy i tak. Z tej strony mam swój plecak. I ułożyliśmy dwie walizki, jedna na drugiej. W sumie to trzy, ale na samym dole jest nieużywana. Tu mamy dostęp do swoich rzeczy. Poduszki. Tu jakieś worki z brudami. Wodnila. Tu mamy tak ułożone wszystko w takich boksach i od samej góry jest tak, są śpiwory, pudełko na jedzenie, pudełko na jakieś kartusze, takie papiery, nie papiery, bardziej techniczne rzeczy, namiot, miejsca na krzesełka, tutaj wejdzie zaraz stolik, tu mamy taką szafkę wysuwaną i mamy przybory kuchenne. Tam podpinam, nie widać, widać przetwornicę, która jest na razie schowana. Bukłak na wodę. Tu mamy na przykład nasz prysznic, który używaliśmy, tam jest schowany materac, więc przy dużym SUV-ie można się spokojnie pomieścić, ale to wymaga trochę pracy logistycznej, no i czasu spędzonego przy rozkładaniu i składaniu tego. Wyszedł w fartuchu z czymś niebieskim w ręce. Więc nie wiem, kto oglądał Breaking Bad, ten może się domyśleć, co on robi. Kolejnym ciekawym miejscem przy drodze 66 jest miasteczko Osów, czyli Oatman.
Większość tutaj miejsc jest pozamykanych, bo przyjechaliśmy dosyć wcześnie, bo jesteśmy przed godziną 9 rano. Między Oatman a Kingman jest taki widoczek, że aż musieliśmy się zatrzymać. Nasze Mitsubishi spisuje się jak na razie bardzo dzielnie. Jesteśmy w miejscowości Kingman. Jest to też jedna z większych miejscowości kolejowych przy drodze 66. Jak za mną widać, jedzie pociąg od paru minut. I wejdziemy do Visitor Center, bo najlepiej w sumie spytać u źródła, tak? Co tu jest najciekawszego do zobaczenia. Teraz zobaczcie, jakie tutaj są flagi. Mamy Polskę. Kupiliśmy mały napój, tak? Bodajże za $1.20, także takie porcje mają Amerykanie, napoi szczególnie. Pomiędzy Kingman a Beach Springs znaleźliśmy taki Crozier Ranch i tutaj sobie można przyjechać, przenocować, tak? Przenocować też i ogólnie my planujemy tylko rozbić się, aby zrobić jedzenie. Właśnie w Stanach najlepsze jest to, że jest dużo takich miejsc, gdzie można sobie przyjechać, sobie spokojnie posiedzieć, podpoczywać, nawet rozbić namiot, przenocować. Inaczej niż to działa w Europie. Myślałam, że mówisz do mnie. A, nie. Jesteśmy w miejscowości Seligman. Jak na razie to tylko same opuszczone samochody i warsztaty. Możemy zobaczyć replikę domów, jak wyglądały, tylko takie te przednie części. Twórcy filmu animowanego Auta czerpali inspirację z miasteczek leżących na drodze 66. Między innymi z Peach Springs oraz z miejscowości Seligman, w której teraz jesteśmy. I teraz możecie zobaczyć prawdziwego Złomka. Mamy tutaj również auto szeryfa. Well, I was just a rambling until I laid my eyes on you.
No, to też na pewno gratka dla fanów motoryzacji. A ten motorek za mną, to co może przypominać? Każdy kraj ma swoją motorynkę. Jest tutaj również stary wóz strażacki. To teraz wyzwanie dla moich kolegów z pracy, kierowców. Ciekawe, czy daliby radę obsłużyć taką autopompę. Około godziny, może półtorej drogi od Seligman dojechaliśmy do okolicy miejscowości Williams. Tu jest takie miejsce, czy miejsce, pokaż, że tereny rządowe, na których można bezpłatnie sobie kempingować maksymalnie do 14 dni. My jesteśmy na jedną noc, więc wystarczy. Dzisiaj na nocleg przyjechaliśmy dużo wcześniej. Jesteśmy na północy od Williams, na drodze numer 71. Garland Praje, jakoś tak się to nazywa. Ogromna polecajka, bo miejsce jest świetne, darmowe, wśród drzew. I jest w miarę bezpiecznie, bo jest większość ludzi dookoła, czy większość, jest trochę ludzi dookoła, więc można czuć się bezpiecznie. No i śpi się wśród drzew. A my zabieramy się zaraz do gotowania obiadu, kolacji. Takimi zestawami jeżdżą Amerykanie. Ogromny kamper i do tego jeszcze na sztywnym holu osobówka. I tam pojechały właśnie takie dwa zestawy. Wszystkie takie noclegi szukamy na aplikacji iOverlander i w Wikicamps USA. I przyjemne jest to, że tutaj jest inna kultura biwakowania, obcowania z naturą. Ponieważ jak zobaczycie, tutaj nigdzie nie ma śmieci. Amerykanie bardzo dbają o środowisko i widać, prawda, znaczy to prawda, widać wszędzie znaki no littering, czyli żeby nie śmiecić, ale tak czy siak, w Polsce jak są znaki, żeby nie śmiecić, no to jest za znakiem góra śmieci, a tutaj wszędzie czysto, schludnie i przyjemnie. Mamy dzisiaj wolniejszy wieczór, więc w końcu można sobie podpoczywać, pozgrywać materiały i zaplanować, co będziemy robić w następnych dniach.